Marzec w Polkowicach, miesiącem święta teatru. Przygotowano 10 spektakli. W ciekawym repertuarze skierowanym do szerokiego kręgu odbiorców zobaczymy takie aktorskie gwiazdy jak Sonia Bohosiewicz, Hanna Śleszyńska czy Adam Ferency. Festiwal Polkowickie Dni Teatru Oblicza Teatru zmienia w tym roku formułę. W tym roku również wystąpią lokalne grupy teatralne. Wystąpi grupa działająca przy Centrum Kultury Antrakt, wystąpi grupa Tatarak, która działa przy Radzie Osiedla Polkowice Dolne i wystąpi Teatr Szkolny Antidotum, który funkcjonuje przy Zespole Szkół. Więc to jest z naszej strony nowość i pewna nowa formuła, która wprowadzi tą lokalność. Pierwszy spektakl odbędzie się 1 marca. Harmonogram przedstawień teatralnych jest bogaty. Nowością będzie spektakl dla widzów o mocnych nerwach, 9. rekonstrukcja. To będzie spektakl, w którym weźmie udział 10 osób. Tylko 10 osób. I widzowie razem z aktorami w nieznanym miejscu, ale na terenie naszego miasta, będą mogli wziąć w żywym spektaklu teatralnym udział. To jest organizowane po raz pierwszy i uważamy, że jest to wyjątkowy i myślę, że niepowtarzalny spektakl, który pewnie wpisze się w kolejne edycje. Podczas tegorocznej edycji Dni Teatru w przeciwieństwie do poprzednich lat nie przewidziano patronatu nad wydarzeniem. Nie będzie też uroczystej gali. Brak w tym roku patrona wynika właśnie z naszej decyzji, z decyzji przemyślanej, ponieważ podczas tych 22 edycji Dni Teatru wyciągnęliśmy pewne wnioski i zobaczyliśmy, że ta formuła już się wyczerpała. Sprzedaż biletów ruszy 17 lutego. Będzie można je nabyć w Galerii Rynek 26. Serdecznie zapraszam całą społeczność Zagłębia Miedziowego na już kolejną, bo już 22 edycję Polkowickich Dni Teatru.